Jedna osoba związana z czwartkowym napadem na Lombard w Nowym Sączu została zatrzymana. Takie nieoficjalne informacje przekazało radio RMF FM. Rozgłośnia poinformowała także o tym, że w napadzie uczestniczyło czterech mężczyzn. Trwa ich poszukiwanie. Policja zabezpieczyła natomiast samochody, którymi poruszali się sprawcy. W jednym z nich znajdowały się skradzione kosztowności. Nowosądecka policja powyższych informacji jednak nie potwierdza. Nie udziela też żadnych wyjaśnień, przekonując, że sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Nowym Sączu. Prokuratura rejonowa w Nowym Sączu otrzymała 20 lutego materiały dotyczące rozboju z dnia 17 lutego w Nowym Sączu na ulicy Długosza. Chodzi tutaj o rozbój dokonany w Lombardzie. Zostało wszczęte śledztwo z artykułu 280 paragraf 2 kodeksu karnego, a więc jest to rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Od początku postępowania trwają intensywne czynności procesowe mające na celu przede wszystkim ustalenie okoliczności zdarzenia, jak i również ustalenie sprawców. Mało tego, że są to czynności intensywne, to są przede wszystkim efektywne i skuteczne. Natomiast na tą chwilę więcej szczegółów w zakresie prowadzonego postępowania z uwagi na dobro prowadzonego postępowania i wstępny charakter samego zdarzenia i postępowania nie mogę udzielić. Więcej na temat śledztwa zostanie przekazane do publicznej wiadomości pod koniec tygodnia. Przypomnijmy, do napadu na Lombard doszło w miniony czwartek po godzinie 15. Do lokalu przy ulicy Długosza weszło dwóch mężczyzn w maseczkach, którzy przedmiotem przypominającym broń steroryzowali przebywającego w środku właściciela i klienta. Sprawcy ukradli kosztowności, których wartość oszacowano na około 200 tysięcy złotych. Właściciel Lombardu w mediach społecznościowych opublikował wizerunek rabusiów oraz samochodu, jakim się poruszali. Za pomoc w ustaleniu tożsamości sprawców wyznaczył też wysoką nagrodę.